Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale znów będzie musiało być skillowo w moim wykonaniu. Pamiętacie ostatnio taki odcinek, kiedy musiałem wygrać draft lub jeśli tego nie zrobię, to musiałbym skwikselować paczkę za 600 tysięcy końców. W dzisiejszym odcinku będzie podobnie, ponieważ bardzo wam się ostatnio to spodobało i dziś na szali mamy paczkę za 700k. Czy to mi się uda, czy wygramy draft, czy będzie quicksell paczki naprawdę dobrej, to się okaże. I drodzy widzowie, zanim przejdziemy do odcinka, pragnę przypomnieć moim wszystkim pełnoletnim widzom o kodzie Lachu, który na BetClicku daje wam freebet do 200 zł bez warunków obrotu. I w tym momencie wybrałem sobie kilka spotkań na Ligę Mistrzów. I tak jestem ciekaw, czy uważacie, że te mecze mogą być wytypowane poprawnie. Remis lub wygrana Atletico, remis lub wygrana BVB, wygrana Arsenalu oraz wygrana Barcelony z Napoli. Tak, kibice Barcelony, wierzę, że wygracie z Napoli. Mam takie jakieś przeczucie, może ono się nie sprawdzi, ale zobaczymy. W każdym razie za 5 dyszek 650 zł niecałe do zgarnięcia. Tak to wygląda, pod spodem w opisie link do sponsora kanału, czyli do BetClicka, tylko i wyłącznie dla pełnoletnich widzów. A teraz przechodzimy do odcinka, czas zagrać ten piękny draft. Na samym początku zobaczcie, o jaką dokładnie paczkę chodzi. To jest paczka za 700, no i w środku mamy tak, 100% oczywiście szansy na kartę Future Stars i prawie 30% szansy na kartę ikony Future Stars. To mnie bardziej interesuje i naprawdę nie chciałbym kwikselować jakiegoś dobrego zawodnika, tym bardziej, że ostatnio trafiłem Roberto Carlosa, wartego wtedy 3 miliony i wyobraźcie sobie, gdybym musiał go teraz kwikselować. Tak czy inaczej, idziemy zrobić draft. To musi być mega dobry drafcik. No dobra, here we go. Zobaczmy, co ciekawego dla nas EA przygotowało, jeśli chodzi o formację. 4-2-3-1, 4-4-2, 4-1-2-1-2, 5-3-2. To nie są w ogóle formacje, którymi ja bym chciał zagrać. Weźmy 4-1-2-1-2, no wydaje mi się najsensowniejsza. I na kapitanie mamy Ronaldo Nazario. Mordo, prowadź. Obok jeszcze ktoś może być dobry. I obok mamy Kiliana Mbappé 9-2, dobra. Tylko w tym momencie, czy wybierać Mbappé, czy jednak wziąć na przykład Wernera i liczyć na to, że będzie Mbappé w lepszej wersji. Chociaż to i tak jest spoko wersja, dobra, bierzemy Mbappé. Mbappé i Ronaldo z przodu, to musi być skład, którym ja ugram cały draft. Tu już będzie gorzej. Lubię tego gościa, więc weźmy sobie. Na środku pomocy, czy będzie ktoś naprawdę dobry? Mamy Fede Valverde 90. To jest dobra karta. Może Jude Bellingham w wersji Toty? Nie, czekajcie, musimy kogoś tutaj wybrać. Rabiot. Może to być Rabiot. Tutaj Vieira. Vieira, Toty, Icon. Jednak nie. Sergio Ramos? Czy może Zambo? Ramos czy Zambo? Kogo wziąć? 88 fizyczności, dribbling ma lepszy, defensywę ma podobną, podania ma gorsze, strzały. Weźmy tego Zambo. Weźmy Zambo, zobaczymy jak się będzie spisywał. Na środku obrony natomiast kto nam tutaj zagra? Jak tak patrzę, to dużego wyboru nie mam jednak. Przydałby się Van Dijk. Nie ma Van Dijka, więc na razie mi jest to obojętne. Obrona i pomoc troszkę do naprawy. No atak wątpię, żeby się ulepszył. Na prawej stronie może wziąłbym tego Balde, tylko on ma słabą fizyczność. Jest mega szybki, ale słaba fizyczność. Więc weźmy Mazauriego po prostu. Na lewej stronie Carlos, Carcelli, ktoś tego typu. Roberto Carlos 9-2. Pięknie, z mojego pierwszego składu wskoczył idealnie tutaj. No i na bramce Kobel. Mordo, skoro tak cię ciągle trafiam, to mam nadzieję, że nikt tobie nie trafi. I teraz tak, przejdźmy sobie do następnych zawodników. Donnarumma 89, w ogóle karta, która się ulepszy, więc tego Donnarumę sobie tutaj wrzućmy na razie do składu. Szukamy obrońców i pomocników, no nie, no to jest słabe. Zaskoczcie mnie czymś jeszcze dobrym, no proszę, jeszcze jeden dobry wybór, chociaż. Frimpong na prawą stronę to myślę, że byłaby spoko opcja. Bardzo lubię grać Frimpongiem, więc nawet nie patrzę na zgranie, tylko na zawodników, którymi się będzie grało dobrze. Rafael Leao albo Di Marco. Chyba, że Kwarę weźmiemy i wrzucę sobie go tu. Może to byłoby spoko, chociaż tam bym wolał jakiegoś, nie wiem, Neymara albo... Albo na przykład Cruyffa 9-5. Czy Cruyff ma kam? Nie ma niestety, ma ST. Albo CF. Ale chyba Cruyff będzie lepszy niż Kwara. Messi w wersji 97. Messi Toty albo Doku. Pięciogwiazdkowy Doku. No to chyba tego Messiego trzeba wziąć, bo Messi ma kama i ten... Patrzcie jakby to wyglądało w ogóle, jak zrobimy to w ten sposób,
że Messi, Mbappé i Ronaldo, ten atak wygląda fenomenalnie. Być może Messi po raz kolejny poprowadzi mnie do zwycięstwa. Rodri, wbijaj tutaj. To już się zrobiło naprawdę dobre. Szukamy dalej. Williams, jako zmiennik. Gdyby De Jong był w lepszej wersji, to pewnie bym go wybrał. Martwi mnie troszkę tylko obrona. Najbardziej środek obrony. 75 tempa, 80. Nie wygląda to dobrze. I wydaje mi się, że ten środek obrony może być moim głównym problemem. Drodzy widzowie, no atak wygląda fenomenalnie, to trzeba przyznać. Pomoc jest również bardzo dobra. Ta obrona środkowa jest największą moją bolączką. W takim razie idę szukać pierwszego przeciwnika. Mam nadzieję, że nie ostatniego, bo paczki nie chciałbym skwikselować. Do tak spoconego draftu to trzeba założyć koniecznie okulary, które dają plus 10 do skilla i plus 20 do widoczności. Lubię te odcinki, mam nadzieję, że wy również, bo naprawdę coś się dzieje innego, o coś jest gra, o jakąś stawkę i to jest taki fajny dreszczyk emocji zawsze. Tym bardziej jak jest na szali taka duża i fajna paczka, gdzie można trafić dobre rzeczy. Ostatnio się udało wygrać, jak będzie dziś, przekonamy się już teraz. Messi? Messi, lewa noga, 1-0, pierwszy są na bramkę. Ronaldo Nazario, dobi to jeszcze, ale to niewiele brakuje. Czekajcie, Messi, tym bardziej w krótki. Aha, szkoda, mogła być tutaj bramka na 2-0, ale jeszcze Roberto Carlos jakby wjechał. Za szybko próbuje strzelić tą drugą bramkę, to może mnie zgubić. I tak to się musiało skończyć, no mówiłem wam. Tak będę cisnął szybko, 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 że w końcu stracę bramkę na 1-1. Ach, muszę trochę uspokoić grę. No i mamy bramkę na 2-1. Jak się marnuje setki, to tak to się kończy. Dobra, na szczęście jest Ronaldo Nazario, który, no jak widzicie, może zrobić wszystko, tylko ja za bardzo chcę ten mecz tak domknąć, tak żeby aż gościu zrejczkwitował i go dojeżdżać i później to się kończy tak właśnie, że tracę bramki. Ulala, kto to był? Rodri tak zrobił? Rodri z ruletką i wykończenie pod poprzeczkę. Zagramy trochę ofensywniej. Johan tutaj się pojawił w środku. Rodri zagra na środku obrony. Eksperymentalnie trochę, ale nie pasuje mi ta właśnie, która gra na środku obrony u mnie nominalnie. Strasznie tam to wszystko się rozjeżdża przez jej brak tempa. Dlatego spróbujemy załatać to w ten sposób. Dobra, Kylian do Cruyffa. Cruyff przyjmi i z lewej nogi. Ale by bramka była, jakby to Johan wcisnął. To byłaby zmiana. Messi, lewa noga. To musiała być bramka. 4-2, wychodzimy w końcu na dwupunktowe prowadzenie. I mamy rage quit, czyli pierwsza runda za mną. Już nie będzie żadnego blamażu. Gdybym odpadł tym składem w pierwszej rundzie, to dramat. Runda numer 2. Bonucci na środku, Anderson. Tu będą zmiany, tu na pewno będą zmiany. Ale to poszło teraz ładnie skillowo. No nie, no nie mów, że to będzie takie szybkie. To jest takie szybkie, mamy półfinał. Przed nami runda numer 3, czyli półfinał. Ostatni krok przed wielkim finałem. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Roberto Carlos, Berdov, Elliot, Puskas, Cruyff. No, fajny składzik. Dobra, trzeba to zrobić tak jak normalnie na odcinku. Nie wiem, czy to mi się uda, ale próbujemy. Prawie full siła i Roberto Carlos, poprzeczka. Dobra, Messi ma naprawdę tutaj dużo miejsca. Messi, to musiała być bramka. Gościu odsłonił tak krótki słupek, że no musiałem tam uderzyć. I mamy rage quit. Ej, znowu rage quit, jest finał. Zobaczcie potwierdzenie. 4-2, 1-0, 1-0, no i ostatni mecz przed nami. Jedno już jest pewne. Dwa finały z rzędu. Pierwszy wygrany, czy drugi będzie również wygrany tak ostatnio. Ruben Dias na środku obrony w wersji Toty. Kaka
Haaland i Eusebio. Na nich trzeba uważać. Przeciwnik gra na Xboxie, co ciekawe, więc to też może być różnie z połączeniem, bo sami wiecie, że ten crossplay to tak raz działa spoko, raz nie. Ja osobiście wolę grać z ludźmi z PC-ta niż z Xboxa, nie wiem dlaczego. Lepsze połączenie jakoś mi się wydaje. Messi do Fede Valverde! Chyba zbyt blisko był Fede, żeby oddać dobry strzał. Może sam powinienem kończyć tym Messim. Znerfili, no nie? Strzały z Trivelli, znerfili bardzo. Jest Iker Casillas u niego na bramce, ja to muszę wykorzystywać takimi strzałami właśnie. O nie, ale prezent teraz na święta mu dałem. Chciałem sobie przerzucić do bocznego obrońcy, żeby pominąć jego napastnika. I mamy coś takiego, no taki błąd w finale to nie jest dobra prognoza. Na szczęście mamy Ronaldo Nazario i przeciwnika, który popełnił również błąd, więc w błędach mamy 1-1, a w meczu 2-1. I mamy bramkę na 2-2, a coś tu się zepsuło z wynikiem, bo jest cały czas pokazana zmiana Oberdorf zamiast Umtitiego, ale mamy 2-2. Nie, to jest OP, po prostu jak ktoś ma tego Messiego, to jest legalny cheat. Ej, mamy w tym momencie 3-3. Jestem ciekaw jednej rzeczy, bo ja nie wiem, czy nie mam czerwonej kartki. Ojej, ciszynka do połowy, naprawdę? No dobra, no okej. Teraz się pokazała, że Rodri ma czerwoną kartkę. Ja miałem faul w środku pola, no ale nic mi sędzia nie pokazał, no nie? Skipnąłem sobie i teraz patrzę, jest coś mniej w obronie. I mam czerwoną kartkę. Tylko był zbugowany wynik i tego nie było widać. Muszę to zrobić o tak chyba. Dobra, Ronaldo Nazario na 4-3. Muszę po prostu nastrzelać jeszcze ze 2-3 bramki i wydaje mi się, że i tak coś stracę w obronie na pewno. Kurczę, mimo tego, że sobie cofnąłem tego Zambo, to ta obrona mi się dalej rozjeżdża przez tą czerwoną kartkę. A ten dalej biegnie do połowy. Powiem wam, że mi się trafiła wybitna jednostka w tym finale. Cieszynka do połowy za każdym razem teraz i dwie pauzy aż. Okej. Messi zamiast Kaki. Pewnie Messi to ty. Ujojoj, czekajcie, to jak on już robi fajne cieszynki, to zaczniemy robić w ten sposób. Oby to nie była klątwa. Jak przegram, to klątwa greedy. Gdzie lecisz, ty, mordo? Gdzie lecisz? Puch, Messi na 6-5. Co to jest za finał? Dobra, czekajcie, bo musi przebiec się teraz. Ziomek kilometry nabija, statystyki. Koniec? Ej, koniec! Udało się! Finał wygrany! Po raz drugi robię taki odcinek i po raz drugi udało się wygrać draft, co oznacza, że zachowujemy paczkę za 700 i w tym momencie macie jeszcze ładne potwierdzenie. Jak to wyglądało w ogóle? Gdyby nie ta czerwona kartka, to myślę, że dużo łatwiejszy byłby finał. 4-2, 1-0, 1-0 i 6-5. Proszę bardzo! W takim razie przejdźmy do nagrody głównej, do dania głównego, można by powiedzieć. No i dajcie znać, czy chcecie zobaczyć kolejny taki odcinek, gdzie zagram znów o następną fajną paczkę. Być może pojawi się paczka z ikoną i postawię właśnie na szali taką paczkę i spróbuję wygrać draft. W tym momencie otwieramy paczkę za 700 tysięcy, 4,5 tysiąca FP-ków. Jak tam wolicie? Czy będzie ikona? Wątpię. No wiem, że będzie Future Stars, ale czy jakiś dobry? Też wątpię.
Mam nadzieję, że jednak się ten odcinek podobał. Otwieramy, zobaczymy, jak to wygląda. Future Stars, okej, to już wiem, kto to będzie. I to nie jest dobry traf. 87 Endo. I kon nie ma, bo nie ma białego chyba tutaj za dużo. Arda Güler. 89 i Endo. Spodziewałem się czegoś delikatnie lepszego. O nie. Widziałem naprawdę turbo dobre paczki. Jeśli chodzi o te za 700. Naprawdę takie mocne. Czy to była mocna paczka? Oceńcie sami. Ale dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Możemy zobaczyć sobie jeszcze ikony Future Stars wypożyczone, kogo my tu mamy. Crespo, bardzo fajna karta, którą dawniej grałem sporo w niektórych seriach, więc weźmy go. Petita chciałem przetestować, możemy też dać je, chociaż Ronaldinho, no, żeby się pobawić. No nie, Petit po raz kolejny. Trzymajcie się mordy, na razie, przynajmniej draft wygrany, piona.